Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Z Państwem jest Ryszard Kacprowicz i Patryk Kacprowicz. Dzisiaj nadajemy z naszego rodzinnego miasta Włocławka. A dlaczego? Możecie Państwo pamiętać nasz poprzedni film dotyczący stacji ładowania, ale również sytuacji, w której ratowaliśmy naszego już kolegę, który przyjechał Nissanem Leafem, tak, elektrycznym, aby naładować swój samochód, bo we Włocławku nie ma stacji ładowania, przynajmniej nie było, tak, na okres, kiedy kolega zjawił się, aby ten samochód podładować. Dziś mówimy sprawdzam, ale dziś mamy dokładnie 30 grudnia 2020 roku. Bardzo proszę. Dlaczego mówimy o tej dacie? Data jest dla nas bardzo ważna ze względu na to, że nasi rajcowie zadeklarowali się, nasi radni zadeklarowali się, że do 30 grudnia 2020 roku we Włocławku będzie ile? Będzie 60 stacji ładowania. A więc my dzisiaj mówimy sprawdzam, a inspiracją do nagrania tego odcinka był artykuł na portalu Portal Włocławek, do którego zachęcamy gorąco, w którym pani Bogumiła opublikowała informacje już oficjalne, gdzie te stacje mają się znajdować. Ja pozwolę sobie przeczytać fragment tego artykułu. Oczywiście Państwa zachęcam do całości. A jest tutaj taki cytat. W następstwie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych gminy o określonej wielkości zobowiązane są do stworzenia odpowiedniej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Według danych na koniec 2019 roku liczba mieszkańców wynosi około 104 tysiące osób, zaś liczba zarejestrowanych pojazdów samochodowych to 67 tysięcy, co daje 648 pojazdów samochodowych przypadających na 1000 mieszkańców. Zatem zgodnie z ustawą Włocławek należy do gmin o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy osób, w których zostało zarejestrowanych co najmniej 60 tysięcy pojazdów samochodowych i na 1000 mieszkańców przypada co najmniej 400 pojazdów samochodowych. W związku z tym minimalna liczba punktów ładowania wymagana do zainstalowania do dnia 31 grudnia 2020 roku w ogólnodostępnych, zaznaczamy, stacjach ładowania zlokalizowanych w gminie ma wynosić 60 sztuk. O ile wiemy, dziennikarze portalu Włocławek zwrócili się do Urzędu Miasta Włocławek, aby zaczerpnąć trochę więcej informacji, co skutkowało załączeniem tych planowanych już lokalizacji, gdzie te stacje mają się znaleźć. My dziś mówimy sprawdzam. Oczywiście warto tutaj wspomnieć, że we Włocławku jest jedna stacja ładowania i gdzie ona się znajduje? Tak, dokładnie dzwoniliśmy, próbowaliśmy znaleźć, gdzie to są te stacje. Jedyną stacją ładowania jest tak zwana stacja przy serwisie Renault pana Pasikowskiego, aczkolwiek z tego co wiemy, do końca roku ta stacja obsługuje tylko samochody, które były kupione u pana Pasikowskiego. Ale z tego co wiadomo, od przyszłego roku pan Pasikowski ma prawdopodobnie, to dokładnie wie, udostępnić swoją stację ładowania ogólnie dla mieszkańców Włocławka. Tak, ale podsumowując, we Włocławku nie ma stacji ładowania. Ja wiem, że wielu z Państwa pisało, że ale mamy restaurację Stare Jabłonki w kierunku Brześcia Kujawskiego. Okej. Tylko że to już nie jest terytorium Włocławka i jest to terytorium bardziej, myślę, że bliżej Brześcia Kujawskiego niż centrum Włocławka. A tak jak wspomnieliśmy na odpowiedzi do komentarzy niektórych z Państwa, nam zależy na rozwoju Włocławka, na rozwoju elektromobilności we Włocławku i na tym, żeby tutaj były zlokalizowane stacje ładowania, żeby ludzie, którzy jadą autostradą A1, zjeżdżali celowo do Włocławka, żeby zwiedzić Włocławek, żeby zaczerpnąć walorów turystycznych, kulturowych, ale również zjedli jedzenie w naszych włocławskich restauracjach, poszli do włocławskich kawiarni, cukierni i tutaj zostawili pieniądze, a nie parkowali gdzieś poza Włocławkiem, żeby tylko naładować swój samochód i ruszyć dalej w Polskę.
Dokładnie. Także a propos tej ustawy, bo tam jest powiedziane, że musi być w mieście... 60 ładowarek. 60 ładowarek, ale określone to jest ilością samochodów. No ja nie mówię, żeby konkretnie było tych 60, ale zobaczymy dokładnie, czy chociaż jedna ładowarka powstała na terenie miasta Włocławek. Przypomnijmy, że nasze władze lokalne, czyli mówię tutaj o samorządowych, czyli Rada Miasta, Prezydent, mieli 2 lata, aby takie stacje postawić, bo doskonale wiemy, że w 2018 roku ustawa została opublikowana, ogłoszona w Sejmie. Tak, no i zwłaszcza prawdopodobnie to była deklaracja pana Kukuckiego, z tego co mi jest wiadomo. Owego czasu na Facebooku też były różne tam... Znaczy pan Kukucki jest bardzo aktywny, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju inwestycje, więc ja jestem zdziwiony, że nie jest aktywny, jeśli chodzi o zdjęcia przy stacjach ładowania. Dlatego my powiemy sprawdzam i pan Kukucki będzie mógł sobie wrzucić nasz filmik u siebie na tablicę i sprawdzimy, czy faktycznie dopilnował inwestycji związanych ze stacjami ładowania. Jeszcze jeden temat mamy do poruszenia, bo ostatnio rozmawialiśmy i mówiłeś, że coraz więcej samochodów elektrycznych widzisz w Włocławku, co możemy poznać po charakterystycznych zielonych tablicach. Jak to jest? Dokładnie. Samochody elektryczne są z tablicami zielonymi. Ja co prawda mam samochód elektryczny, ale niestety nie dostałem takich numerów ze względu na to, że stwierdzono, że mój samochód jest elektryczno-spalinowy, że ma generator. Generator jest używany, uruchamiany, jak to się mówi, przez silnik spalinowy i nie dostałem. Natomiast ten sam model samochodu w Gdańsku widziałem na zielonych numerach, więc nie wiem, czym to jest uwarunkowane, że w naszym włocławskim urzędzie, Wydziale Komunikacji, nie dostałem tego numeru zielonego. Ubolewam, bo z tego co wiem, są udogodnienia. Ja praktycznie jeżdżę samochodem elektrycznym, a numery we Włocławku chyba nie ma udogodnień. Jeżeli macie Państwo inne informacje, to proszę nas informować. Ja wiem natomiast, że w innych miastach na przykład są darmowe parkingi dla aut elektrycznych. To znaczy tak, z tego co wiem, są samochody do samochodów elektrycznych, ale na przykład do hybrydowych nie ma. Okej. Okay. No dobrze, nie trzymamy już Państwa dłużej w napięciu. Jedziemy sprawdzić. Mam nadzieję, że uda nam się wszystkie 60 stacji, bo z tego co wiem, podano liczbę 60 stacji. Ale to jest chyba liczone w ten sposób, że w jednej lokalizacji mogą znajdować się 3 stacje, czyli 3 stanowiska do ładowania. Jedziemy sprawdzić zatem, czy Urząd Miasta, Rada Miasta, nasi włodarze wywiązali się z obietnicy, którą tak naprawdę złożyli, albo nawet została im narzucona, bo przyszła po prostu ustawa odgórna. Także zapraszamy do śledzenia dalszej części odcinka. Znajdujemy się na ulicy Stary Rynek. Możecie Państwo zobaczyć, że za mną znajduje się posesja numer 6. Natomiast nasze władze miejskie zadecydowały, że przy ulicy Stary Rynek 7 i 8 mają znajdować się 2 stacje ładowania, dokładnie po 22 kW. Jak Państwo możecie zaobserwować za mną, no niestety żadnej stacji tutaj nie ma. Natomiast możemy zaobserwować drugą ciekawą rzecz, że władze miejskie zadeklarowały się, że właśnie koło sąsiedztwa wypożyczalni miejskiego roweru powinna znajdować się ta stacja, czego również nie widzimy, ponieważ rowerów również tutaj nie ma. Widzicie Państwo, pierwsze miejsce, które sprawdziliśmy, no niestety nasi włodarze nie wywiązali się ze swojej obietnicy, dlatego jedziemy sprawdzić kolejne miejsce. Każdemu może się zdarzyć. Może jeszcze mają czas, jeden dzień, może jutro postawią tą stację. Zobaczymy. Jedziemy do kolejnej lokalizacji. Znajdujemy się pod browarem B. Jest to włocławskie centrum kulturalne. Często przychodzicie tu Państwo na różnego rodzaju koncerty, wydarzenia, występy kabaretowe i tym podobne eventy. Dlaczego jesteśmy tutaj? No bo włodarze miejscy zdecydowali, że dokładnie między centrum Browar B a Urzędem Marszałkowskim powinna stanąć stacja ładowania samochodów elektrycznych. Mówimy sprawdzam i przechodzimy na wcześniej wspomniany parking. Jak widzicie Państwo, parking jest. Wspaniale.
jesteśmy w stanie zaparkować, iść na wydarzenie kulturowe, a w tym czasie nasz samochód elektryczny powinien w teorii naładować się. Po skończeniu takiego spektaklu, koncertu, jakiegokolwiek wydarzenia możemy się cieszyć naładowanym samochodem, wrócić do naszych mieszkań. Oczywiście wszystko ekologicznie, bo używamy prądu elektrycznego. No ale niestety muszę Państwa zmartwić. Druga lokalizacja i ładowarki niestety nie dostrzega. Z przykrością muszę stwierdzić. Tutaj możecie Państwo zauważyć, że mamy Urząd Marszałkowski, a więc znajdujemy się we właściwej lokalizacji. Szkoda. Druga lokalizacja i niestety przykra wiadomość, że tej stacji ładowania nie ma. Jedziemy do kolejnej lokalizacji. Może tam okaże się, że skończy się nasza misja sukcesem i wreszcie będziemy mogli spróbować naładować nasz samochód elektryczny, bo sama informacja, że mamy słupek, jeszcze o niczym nie świadczy. Chcemy naładować nasz samochód i sprawdzić, czy faktycznie cała instalacja działa. Jedziemy dalej. Znajdujemy się w kolejnym wyjątkowym i bardzo atrakcyjnym miejscu, a mam na myśli naszą miejską przystań. W Włocławku mamy dwie przystanie. Ta, która znajduje się bliżej okolic Tamy oraz przystań, na której aktualnie się znajdujemy, czyli w okolicach ścisłego centrum Włocławka lub bardzo niedaleko się znajdujący. Jak Państwo widzicie, pierwsza marina, gdzie ludzie tak naprawdę korzystają z walorów turystyczno-rekreacyjnych Włocławka. Mają swoją żaglówkę, mają swoją łódkę i po prostu korzystają z uroków Wisły. Za mną znajduje się również rejs na przystani. Bardzo znane miejsce dla wrocławian. Przychodzą tutaj napić się kawy, spotkać, porozmawiać. A więc idealne miejsce na postawienie stacji ładowania samochodów elektrycznych. Również nasi włodarze zadecydowali, że w tym miejscu powinna znaleźć się stacja ładowania samochodów elektrycznych, a powinna znajdować się w okolicy transformatora, który nazwany jest Przystań Wodna. Możecie Państwo zauważyć, zlokalizowałem ten transformator, jest on tutaj. Mamy nawet tabliczkę znamionową, na której napisana jest Przystań Wodna. Niestety, po raz kolejny, trzecia lokalizacja, którą odwiedziliśmy, stacji ładowania samochodów elektrycznych nie ma. Kolejna przykra wiadomość. No niestety, musimy ruszać dalej. Widzicie Państwo, niezwykle atrakcyjna lokalizacja. Nie tylko ludzie z Włocławka chętnie ją odwiedzają, ale również osoby przyjezdne. Przykro nam, niestety Państwo spoza Włocławka, a nawet włocławianie, nie będziecie w stanie naładować sobie tutaj swojego samochodu elektrycznego. Jedziemy dalej. Mam nadzieję, że czwarta lokalizacja okaże się trafna i tam wreszcie będziemy mogli naładować swój samochód. Znajdujemy się na parkingu pod mostem. Za mną możecie Państwo zauważyć piękną włocławską katedrę, charakterystyczne miejsce dla ludzi odwiedzających. Jest to budowla, która kojarzy się z Włocławkiem. Dlaczego tutaj stoimy? Oczywiście nasi radni zdecydowali, że stacja ładowania ma powstać właśnie w tym miejscu. Ja się z tym zgadzam, ponieważ miejsce jest niezwykle atrakcyjne. Wspomniana wcześniej katedra. Mamy nasz włocławski most. Bulwary. W niedalekim sąsiedztwie znajduje się przystań, która również jest atrakcyjna. Także możemy napić się kawy, możemy przespacerować się po bulwarach. Także idealne miejsce, żeby naładować również nasz samochód elektryczny podczas tego spaceru, czy spotykania się ze znajomymi, czy może korzystania z walorów turystycznych przystani, żeglując. Niestety rozglądam się po wspomnianym parkingu. Niestety nie widzę stacji ładowania. Mamy 30 grudnia 2020 roku. Z przykrością stwierdzam, że nasi rządzący nie wywiązali się z tego, co założyli i obiecali mieszkańcom. Mówimy, sprawdzam, proszę Państwa. My płacimy tutaj podatki. My musimy rozliczać naszych rządzących z tego, co zrobili. Jeszcze przejdziemy się kawałek, ale próżno tutaj szukać stacji ładowania. Widzimy, wiele samochodów jest zaparkowanych, także nie są to puste słowa, kiedy mówię, że ludzie naprawdę korzystają z tego parkingu. Przyjeżdża tu mnóstwo wycieczek, chociażby
zwiedzać naszą piękną włocławską katedrę. Mamy też Pałac Biskupi w bliskim sąsiedztwie. Także atrakcji turystycznych jest tu cała masa. Taka stacja ładowania mogłaby posłużyć też w przyszłości ładowaniu również autobusom elektrycznym, bo wiemy doskonale jako włocławianie, że mnóstwo autobusów, no mamy czasy jakie mamy, koronawirus szaleje, ale jeżeli wspomnimy dawne czasy, to mnóstwo autobusów, mnóstwo wycieczek tutaj przyjeżdża, żeby zwiedzać nasze piękne zabytki we Włocławku. No cóż, proszę Państwa, nie widzimy stacji ładowania, więc jedziemy do kolejnej lokalizacji. Znajdujemy się na ulicy Ostrowskiej, pętla autobusowa, znane miejsce dla mieszkańców osiedla Kazimierza Wielkiego. Dla mnie również bardzo ważne miejsce, ponieważ jeśli Państwo kojarzycie moją osobę, byłem tutaj kandydatem na radnego osiedla Kazimierza Wielkiego i Zawiśla. No niestety mandatu nie otrzymałem, ale interesuję się losami mieszkańców tych dwóch osiedli. No i znajdujemy się na osiedlu Kazimierza Wielkiego. Dlaczego? Mamy tutaj stanowisko do rowerów, do wypożyczania rowerów miejskich i nasze władze zdecydowały, że właśnie w sąsiedztwie tej wypożyczalni rowerów, roweru miejskiego ma znajdować się stacja ładowania samochodów elektrycznych i musimy tutaj pochwalić naszych rządzących, ale tylko po części, ponieważ widzicie Państwo, że już jakieś prace zostały poczynione. Mamy pierwszy słupek do ładowania, no ale niestety no chcieliśmy przetestować tą stację. No my dzisiaj mamy odebrać tą stację. A niestety napis stacja nieczynna. Czyli, no niestety, ale drodzy rządzący, nie możemy Wam tego zaliczyć jako zrealizowana inwestycja, ponieważ umawialiśmy się, że pod koniec roku w całym mieście będziemy mogli naładować samochód elektryczny. A póki co, my tylko widzimy wystający słupek. Nie wiemy, czy tam jest wszystko zorganizowane, a więc niestety nie ma stacji ładowania samochodów elektrycznych w Włocławku. Jedziemy do kolejnej lokalizacji. Znajdujemy się w okolicy Hali Mistrzów, a za mną jest pływalnia Osiru, tak zwany basen Delfin. Jak wspomniałem, mamy w okolicy Halę Mistrzów, niezwykłe miejsce, bardzo wyjątkowe dla włocławian, Anwil Włocławek. Dla tych z Państwa, którzy oglądają nasze filmy spoza Włocławka, na pewno kojarzycie naszą drużynę koszykarską. Co jeszcze? No, stadion piłkarski przede wszystkim i stara hala Osiru. W okolicy również duże centrum handlowe, bo mamy markety takie jak Obi, mamy Media Expert, mamy Auchan. Także zatrzymując się tutaj, idealnie byłoby naładować nasz samochód elektryczny, idąc na basen, na mecz, czy to piłkarski, czy koszykówki, czy idąc na zakupy. Idealne miejsce. I tutaj miała powstać stacja ładowania samochodów elektrycznych. Z przykrością stwierdzam, że nie mogę jej tutaj znaleźć. Obszedłem okolice Hali Mistrzów, sprawdziłem te wszystkie najbardziej atrakcyjne miejsca parkingowe, aż trafiłem tutaj. Niestety nie mogę zlokalizować tej stacji, więc zakładam, że tej stacji tutaj nie ma, tak jak było to we wcześniejszych naszych wejściach. Także jedziemy sprawdzać kolejne miejscówki. Za mną znajduje się budynek Diagmedu. Czyli jeżeli Państwo macie jakieś schorzenia, jesteście Państwo schorowani, no to przychodzimy tutaj, leczymy się, zostawiamy nasz samochód elektryczny, ładujemy go. Po mojej prawej stronie znajduje się dworzec PKP, PKS. Widzimy, że jest w remoncie. Także rządzący, nie mówcie, że koronawirus i nie dało rady postawić stacji ładowania samochodów elektrycznych, bo lansujecie się przy innych inwestycjach typu drogi, dworce, a więc stację też można było zbudować. Po mojej prawej, po obrocie, widzimy tutaj bank. Również Państwo przychodzicie do banku, załatwiacie sprawy finansowe. Również można sobie zostawić samochód. Ale włocławianie doskonale wiedzą, że w okolicy banku, dworca znajduje się m.in. kino. Bardzo często chodzimy do kina, oglądamy filmy, ale również wzorcownia, czyli duże centrum handlowe. Idziemy m.in. pograć sobie w bilard, w kręgle, zrobić zakupy, iść na kawę, zjeść coś dobrego, bo znajdują się tam restauracje.
I tutaj powinna znajdować się ładowarka. Powinna. I my jako mieszkańcy dzisiaj odbieramy od naszych rządzących to, co obiecali. No niestety widzicie Państwo, a raczej nie widzicie, bo ja również nie widzę, żeby na wspomnianym parkingu, na wspomnianej lokalizacji znajdowała się stacja ładowania samochodów elektrycznych. Z przykrością to stwierdzam. Ale jedziemy sprawdzić kolejną lokalizację. Może okaże się szczęśliwa dla posiadaczy samochodów elektrycznych. Znajdujemy się w miejscu znanym, nie zawsze lubianym, ponieważ tutaj oddajemy naszą krwawicę. A jestem przed Urzędem Skarbowym we Włocławku. Tutaj również powinna być zlokalizowana stacja ładowania samochodów elektrycznych. Rozejrzyjmy się. Prawa strona, lewa strona, nie dostrzegam stacji ładowania. A więc rządzący, no przykro mi, ale znowu nie wywiązaliście się ze swoich obietnic. Oddajemy pieniądze, zanosimy je tutaj, ciężko pracujemy, ale niestety efektów tej naszej krwawicy nie widzimy. Jedziemy do kolejnej lokalizacji. Znajdujemy się na Placu Wolności. Widzimy piękne ozdoby świąteczne. Oczywiście, jak zwykle, wszyscy się cieszą. Wina, igrzysk, wystarczy lampeczki dać, wszyscy są zadowoleni. Ale jesteśmy tutaj, żeby sprawdzić naszych rządzących, czy faktycznie wywiązali się z obietnicy i postawili stację ładowania samochodów elektrycznych. Idziemy więc sprawdzić na docelową miejscówkę, gdzie tak naprawdę te stacje powinny być postawione. Wnioskuję, że radni i pan prezydent zadecydowali, że te stacje mają być podstawione naprzeciwko tak zwanego handlowca. Miejsce odwiedzane bardzo często, bo jest to ścisłe centrum Włocławka. Mnóstwo sklepów, mnóstwo kawiarni, mnóstwo restauracji. Także idealne miejsce, żeby naładować samochód, odpocząć, zregenerować się, zjeść dobrze, spotkać się ze znajomymi, no i dokonać niezbędnych zakupów. Z przykrością jednak muszę stwierdzić po raz kolejny, już chyba Państwo to przywykliście, że stacji nie ma, a jedyne co jest, no są parkomaty, za które musimy płacić. Tutaj nasi rządzący, jeżeli chodzi o pobieranie pieniążków, no są znakomici, świetnie, podwyższanie opłat, stawianie parkomatów, jesteście doskonali, drodzy rządzący. Ale żeby postawić coś dla ludzi, żeby ludzie mogli z tego korzystać, no już Wam słabiej wychodzi. Przejdźmy dalej, bo może faktycznie pomyliłem się i faktycznie gdzieś ta stacja stoi. No ale niestety, nie widzimy tej stacji. No i drodzy Państwo, no bardzo mi przykro, ale niestety tej stacji nie ma. Jedziemy do następnej miejscówki. Znajdujemy się na ulicy Krokusowej. Za mną kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Miejsce doskonale kojarzone dla wszystkich mieszkańców Zawiśla. Również bardzo ważne miejsce dla mnie, ponieważ urodziłem się na osiedlu Zawiśle. Jestem bardzo zaangażowany i bardzo zainteresowany wszelkimi sprawami, inwestycjami, jakie na tym osiedlu się dzieją i odbywają. Jesteśmy tutaj nie bez powodu, ponieważ radni i prezydent zdecydowali, że dokładnie naprzeciwko kościoła ma powstać stacja ładowania samochodów elektrycznych. Jest już ciemno. Widzicie Państwo, że tak naprawdę no, już nie widzimy dokładnie wszystkiego, tak jak to by było za dnia, no ale to są dni grudniowe. Mamy koniec roku, najkrótsze dni w roku. Sprawdzamy. I to będzie ostatni punkt naszej wycieczki. Ja wiem, że tych stacji jest 60, tak? Ale nie w sposób objechać jest naprawdę wszystkich, a widzicie Państwo, że byliśmy w tych najbardziej znaczących punktach, żeby po prostu pokazać ze strony czy turystycznej, czy jakieś atrakcje związane z Włocławkiem, czy chociażby kawiarnie, kluby, puby i tak dalej, miejsca kulturowe. Byliśmy także w miejscach kultu, takie jak Kościół na Ostrowskiej. Jesteśmy teraz przy kościele na ulicy Krokusowej. Patrzymy naprzeciwko kościoła. No ja tutaj nic nie widzę. Poza ustawionym śmietnikiem i kilkoma latarniami. Więc, drodzy rządzący, po raz kolejny nas zawiedliście. Jedziemy do ostatniej miejscówki, a będzie nią Urząd Miasta Włocławek. Ostatnia nasza miejscówka, którą kontrolujemy, a więc Urząd Miasta, a właściwie parking przed Urzędem Miasta. Sprawdziliśmy, obeszliśmy ładowarki do samochodów elektrycznych, ani widu, ani słychu. Nawet nie widać
przygotowania do jakiejkolwiek inwestycji, żeby nie wiem, rozkopana ziemia, zdjęta kostka, cokolwiek. Zero. Tak, troszeczkę mnie to dziwi, bo Urząd Miasta powinien być wzorem i powinien pierwszy postawić taką ładowarkę celem tego, żeby przynajmniej zrobić dobre wrażenie. A tutaj niestety nie ma. A druga sprawa, bardzo mnie dziwi, że jeszcze Urząd Miasta nie posiada takiego samochodu elektrycznego. Chyba dlatego, że nie mają ładowarki, prawda? Tak, tak. A wiemy, że w Urzędzie Miasta bardzo lubią sobie szybko jeździć. Także no, zakupcie sobie taki państwo, taki samochód elektryczny. Na pewno będzie bardzo fajnie jeździć. Doznania niesamowite. No i ekonomika. Tak, no i ta zrywność. Ja chciałbym tutaj jeszcze jeden wątek poruszyć, bo my tutaj tak mówimy na naszych miejskich włodarzy, ale tak naprawdę ta ustawa została narzucona z góry przez naszych posłów, którzy w Sejmie przegłosowali tą ustawę. I tak naprawdę kosztami jesteśmy obciążeni my, czyli obywatele danego miasta Włocławka. A dlaczego na przykład nie obciążyć korporacji, drodzy posłowie? Dlaczego to nie narzucić korporacjom, każdym stacjom benzynowym, żeby takową ładowarkę postawili, bo inaczej nie mogą prowadzić swojej działalności związanych z paliwami. Tak, zwłaszcza, że tych korporacji mają bardzo dużo. BP, Stat Oil, no i oczywiście. Dlaczego? Orlen, Lotos. Orlen. No myślę dlatego, że to by sobie nakręcili bat na siebie, bo to są pieniądze... No i sponsorzy. No nie oszukujmy się, polityków sponsorują korporacje. I nas, obywateli, łupić mogą, ale swoich tak naprawdę nie chcą ruszyć. Także przykra sprawa i taki kończący akcent naszą podróż. Oczywiście widzicie Państwo, jest już ciemno, grudniowa pora, zjeździliśmy już bardzo dużo miejsc, no i niestety tych ładowarek nie znaleźliśmy. No takim światełkiem w tunelu jest ta ulica Ostrowska, no ale nie oszukujmy się, ta inwestycja miała być skończona 31 grudnia 2020 roku, a przypominam, że dzisiaj mamy 30 grudnia. Niestety, nie wywiązaliście się, mówimy tutaj do rządzących, z przykrością my jako obywatele, którzy składamy się, płacimy podatki i oczekujemy od naszych włodarzy, żeby nie tylko lansowali się przy udanych inwestycjach, chociaż i tak przepłaconych i często opóźnionych, żebyście wywiązywali się po prostu z tych obietnic, a my jako wasi pracodawcy mówimy sprawdzam. No i niestety, z przykrością stwierdzamy, no nie możemy wyciągnąć żadnych konsekwencji, no bo takie jest prawo. Ale chcemy chociaż pokazywać Państwu, żeby nie głosować na tych ludzi w nadchodzących wyborach samorządowych, ponieważ dają nam tylko, tak jak wspomniałem to na Placu Wolności, wina i igrzysk, a miernych, wymiernych korzyści, no niestety, ale nie widzimy. Czy coś jeszcze chcesz dodać na koniec? No co, no myślę, że to chyba na tyle i no co, z Nowym Rokiem chcielibyśmy wszystkim złożyć wszystkiego najlepszego, żeby te inwestycje poszły zupełnie w innym kierunku. I co? I życzymy mądrych ludzi przy władzy, żebyśmy tak naprawdę, oddając głos na wyborach, sprawdzali tych ludzi, czy wywiązali się, nie tylko czy ładnie wyglądają, czy piękne ząbki pokazują na zdjęciach, czy się fotografują, ale czy są dobrzy dla nas, jako mieszkańców, po prostu. Wszystkiego dobrego w nadchodzącym roku. Do zobaczenia w następnych naszych filmach.